Wracamy z powrotem do Wałbrzyskiego Kotła, hali Osiru. Trzecia kwarta, 2 minuty 34 sekundy do zakończenia. Opalenica odjechała na 18 punktów, ale jest szansa zmniejszyć tą przewagę i trafia jego osobisty Kułaga. Kułaga, zawodnik Korony Kraków, wypożyczony do Wieliczki. W tej chwili nie ma Kulaszaka na parkiecie, trener daje mu odpocząć. Ładnie! 98 Rosjanin pada po zbiórce, dobija z numerem 20 Tomasz Malmowski. Regis Wieliczka, ktoś by się zapytał, skąd była nazwa Regis Wieliczka. Kiedyś taki szyb w kopalni soli się nazywał Regis. Od tego szybu nazwa, ale ładnie zablokował teraz Kułaga Gruszczyńskiego. 2 minuty do zakończenia trzeciej kwarty. Półfinały Mistrzostw Polski U14. Regis Wieliczka, basket Opalenica. Zmiana do gry. Powraca Skrzypek, a schodzi z numerem 14. Młodszy chłopak 98 rocznika. Maciej Kurpisz, jego na Michał Skrzypek. Ale dziewiątko przy piłce. Punkty Michała Skrzypka. Przepraszam, to Gruszczyński wszedł. Szybka kontra Wieliczki, błąd kroku. No. Pierwszy mecz, ale ładne szybko odegranie. Gruszyński przekombinował, bo powinien to skończyć. No, ale jeszcze nie jest na tyle doświadczony zawodnikiem. Bardzo ładnie teraz wyjście na kosz numerem 10 dla Wieliczki. Wijał Kozaczyński. Skrzypek. I pada takim hakiem z lewej strony bardzo ładnie. I Kułaga znowu. Skrzypek, długie podania, szybkie akcje, tak prawie Opalenica. 3-4 podania, albo ładnie w takim skróconym dwutaktem zdobywają punkty. Kułaga. Przechwyt czysty. I proszę popatrzeć, to co mówiłem przed chwilą. Ale tam głos. Skrzypek powinien poprosić o czas, że wiąże sobie buty, ale może nie wiem. Będą zmiany. Wraca Kurpisz, a zszedł Soperzyński. A rzuty wykonuje z numerem 12 Patryk Stankowski. Patryk Stankowski trafia. Na tablicy, proszę Państwa, 65-83 dla drużyny Opalenicy. Ja jeszcze wrócę w czwartej kwarcie. Na razie tyle z tego filmiku. Dziękuję.